Dzień dobry, cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak rozkładam, jak wyciągam pasmo wełny. Zapraszam. Nazywam się Justyna Wróbel-Mikołajczyk. Od ponad 12 lat jestem zafilcowana. Tworzę filcowe rękodzieło. Prowadzę sklep z wełną i ze swoimi wyrobami zafilcowana.pl. Uczę tych technik, zarówno na warsztatach indywidualnych, jak i grupowych. Jestem współautorką 4 książek serii Magia Filcowania, a teraz zapraszam na kursy wideo. Sposobów na wyciąganie pasm wełny jest sporo. Tak naprawdę ile twórców filcowych, tyle na to sposobów i życzę Ci, żebyś znalazła sobie swój własny sposób. Taki sposób, który da Ci ten efekt, na którym Ci zależy, a jednocześnie będzie dla Ciebie wygodny, bo wygoda też tu ma duże znaczenie. Pokażę Ci kilka sposobów na to oraz jak ja rozkładam i na co zwracam uwagę. Po pierwsze, jeśli chodzi o wyciąganie pasm wełny, o tym wspominałam już w wideo o rodzajach wełen, ale rozszerzę teraz ten temat. Więc, jeżeli wyciągamy sobie pasmo z wełny czesankowej, takiej jak ta, to ważne jest, żeby nie trzymać bardzo mocno tutaj tej wełny. Czyli jeżeli ja wyciągam prawą ręką, a trzymam lewą, to tą lewą ręką po pierwsze nie ściskam bardzo mocno, a po drugie nie tutaj blisko tego brzegu, tylko chwytam sobie dalej. To jest ważne, dlatego że jeżeli ja sobie chwycę za mocno lub zbyt blisko, to niczego nie wyciągnę albo będzie mi się bardzo źle wyciągało i będę się z tym siłować zupełnie niepotrzebnie. Ta lewa ręka musi być dalej i lekko ma trzymać tą wełnę po to, żeby te pasma lekko wychodziły. To ma znaczenie. Lekko powinno się to wyciągać. To, jak mi jest wygodnie, to jeszcze dzielę sobie to wzdłuż, tak? Czyli pasmo wełny sobie dzielę wzdłuż. Mi jest tak wygodniej, ty rób tak, jak tobie pasuje. Wyciągając pasma, zwracamy uwagę na to, że tam, gdzie trzymamy tą rękę, jest bardziej prosty ten brzeg, tu jest bardziej taki cieniutki. Tu akurat mam grubszy taki kawałek, mogę go sobie troszeczkę rozcieniować. Widać, że one są odrobinę różnej długości, to w niczym nie przeszkadza. Natomiast zawsze każde pasmo ma tą bardziej prostą stronę i bardziej cienką. I to później przy rozkładaniu już warstw będzie miało znaczenie, przy cieniowaniu będzie miało znaczenie, przy mieszaniu kolorów będzie miało znaczenie, więc to jest ważne, żeby już na tym etapie zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi jeszcze o właśnie sposoby na wyciąganie, mi jest wygodnie tak, jak to pokazywałam przed momentem, czyli chwytam całą tą szerokość. Ja osobiście preferuję połowę pasma, tak jak to pokazałam, przedzieliłam to na pół. Niektórym wygodniej jest to wyciągać z całej szerokości. Natomiast czasami niektórzy wyciągają w taki sposób. Więc to też jest jakaś metoda, tak? Nie całe pasmo, tak jak tutaj, tylko dwoma palcami, takie piórka bardziej, cieniuteńkie. No jak widać, jeżeli bym miała filcować duże formy, to trochę bym się namachała takim wyciąganiem takich piórek. Czyli jeżeli rozkładam wełnę na duże formy, na szale, na obrazy, czy nawet na torby, czy na kapelusze, to raczej jest mi wygodniej stosować właśnie taką pełną szerokość. Ale jeżeli jakieś robię detale, mniejsze elementy, jakieś drobne rzeczy, to czasami właśnie przy cieniowaniu takie piórka cieniutkie bywają wygodne.
Więc to wszystko zależy od tego, co my chcemy ułożyć. Niektórzy rozkładają wełnę także w taki sposób. Tak lub tak, już jak to wygodnie. W każdym razie nie w powietrzu wyciągane pasma, tylko od razu bezpośrednio na czy to folii bąbelkowej, czy na innej wełnie, czy na jedwabiu, w zależności co się tworzy. Więc to, w jaki sposób się rozkłada wełnę, to jest naprawdę kwestia indywidualna. W moim odczuciu każde rozkładanie wełny jest dobre w momencie, kiedy efekt końcowy jest taki, jaki chcemy. Czyli jeżeli efekt nas zadowala, taki efekt chciałyśmy uzyskać, to rozkładamy ok. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli coś tam nie gra lub coś się nie dofilcowało, to może być wiele przyczyn, ale sposób rozkładania wełny tutaj również może mieć znaczenie, więc wtedy warto się zastanowić, na którym etapie coś się zadziało takiego, że dana rzecz się właśnie albo nie sfilcowała, albo nie tak, jakbyśmy tego chciały. Natomiast jeżeli efekt finalny jest taki, jak sobie wymarzyłaś, to znaczy, że wszystko robisz dobrze. Nawet jeżeli rozkładasz to jeszcze inaczej niż ja pokazuję, niż inni pokazują. I teraz, jeśli chodzi o właśnie jeszcze sposoby na to wyciąganie pasm i grubości, które możemy uzyskać, bo w zależności od tego, jak my tą wełnę wyciągniemy, możemy tworzyć różne struktury tej wełny i do różnych wyrobów na różne sposoby rozkładać i tworzyć różne efekty. Zacznę od mgiełki. Więc w zależności, w którym miejscu chwycę, to różna grubość pasma mi wyjdzie, tak? Czyli jeżeli chwytam te ostatnie milimetry tutaj, to wychodzi taka mgiełka. Widać ją? Może być taka, może być jeszcze cieńsza. Jeszcze cieńsza nawet. Jeżeli ją rozciągniemy na szerokość, to będą jeszcze większe prześwity między tymi włóknami. Taką mgiełkę rozkładamy przy wszystkich tych wyrobach, które mają być ażurowe. Czyli tak zwane szale mgiełki. One są takie przezroczyste, całe z dziurek. Często mają pomiędzy warstwami pochowane jeszcze różne elementy dodatkowe, które różnicują te struktury, to wtedy właśnie rozkładamy w ten sposób. Jeżeli chcemy stworzyć firankę albo taką zazdroskę do okna, czy abażur do lampy, czyli wszystko to, co ma być przezroczyste, takie ażurowe, ale tak na całości ażurowe, to właśnie to jest ten sposób na mgiełkę. Nie jest to łatwy sposób, trzeba to trochę sobie popróbować, ale warto. Ten sposób rozkładania wełny przydaje się także wtedy, kiedy chcemy cieniować innymi kolorami. Na przykład w lekcji trzeciej, gdzie uczę filcowania na mokro kwiatów, to jest jeden ze sposobów na to, żeby uzyskać inne odcienie. Czyli jeżeli rozkładam sobie wełnę na płatki, grubiej, bardziej tradycyjnie, to jeżeli chcę dodać sobie inne odcienie, to właśnie stosuję taką mgiełkę. I tak naprawdę im cieniej to rozłożę, tym więcej tych odcieni mogę dodać, bo tutaj znaczenie ma to, że jeżeli ja ułożę te włókna tak cieniuteńko, na tyle cienko, że one nie zakrywają tej wełny, która będzie od spodu, to ja tych warstw mogę nałożyć wiele, czyli te odcienie będą mi się mieszać ze sobą. Przy technice filcowania to się bardzo często używa, ma to ogromne znaczenie, żeby właśnie te kolory działały, więc ten sposób mgiełkowy, cieniuteńki, tak naprawdę przy większości wyrobów będzie się pojawiać. Warto więc ćwiczyć. Drugi sposób, czyli jakby tak już nie aż tak cieniutko wyciągam, tylko tą rękę daję odrobinę dalej.
tu jest mgiełka, tu jest następne pasmo, trochę grubsze. Jeszcze nie tak grube, jak te, które tutaj pokazywałam wcześniej, ale grubsze od mgiełki. Ten sposób używam wtedy, kiedy chcę stworzyć wyroby, które muszą być bardzo cieniutkie, ale już nie ażurowe. Czyli nie tak ażurowe jak tutaj, ale na przykład, kiedy chcę coś zrobić, co jest bardzo malutkie. Na przykład, jak robię kwiaty, to raczej rozkładam grubiej, jeżeli to mają być takie kwiaty tradycyjne w moim znaczeniu. Natomiast jeżeli zależy mi na tym, żeby zrobić malutkie kwiatuszki, które, no żeby były ładnie proporcjonalne, te płatki muszą być cieniuteńkie. To wtedy, jeżeli układam taką grubszą mgiełkę, tak to powiedzmy nazwę, to wtedy, jeżeli ułożę dwie warstwy takiej wełny, ona będzie na tyle gruba, że podczas procesu filcowania skurczy się i te dziurki, które na pierwszym etapie jeszcze są, one się zasklepią, więc one znikną, ich nie będzie, a jednocześnie na tyle cienko jest ułożona ta wełna, że wyrób będzie cieniuteńki. Też warto sobie poćwiczyć takie wyciąganie wełny, żeby uzyskiwać później cieniuteńkie wyroby. Następny sposób to jest taki dla mnie klasyczny, tak? Czyli po prostu chwytam sobie nie tu te ostatnie milimetry, nie troszeczkę dalej, tylko jeszcze troszeczkę. Takie pasmo uważam za takie moje klasyczne. Przy większości wyrobów, które robię, właśnie stosuję tego typu grubość. To jest taka grubość, że w miejscu, gdzie jest bardziej prosto, tak? Czyli ta połówka pasma grubsza, to ja nie widzę folii bąbelkowej, czyli połowa tego pasma jest nieprześwitująca, a druga połowa, ta cieńsza, już prześwituje. Czyli ja w tej połowie tego pasma widzę folię bąbelkową lub poprzednią warstwę, jeżeli kładę warstwę, natomiast w tej już nie. I to jest dla mnie taka granica, jeżeli na tym cienkim etapie ja nie widzę folii, to znaczy, że ułożyłam zbyt grubo. Warto poćwiczyć też ten sposób rozkładania wełny. Większość lekcji, w których uczę lub będę uczyła właśnie, czy to szale, czy to torby, czy obrazy, czy inne większe formy, to będzie ten typ rozkładania. Czyli połowa jest przezroczysta, połowa nie. I ostatni typ, taki, który pokazuje tutaj jako błąd. Oczywiście to, czy to jest błąd, czy nie, to jest sprawa indywidualna i zależna od tego, jaki efekt chcesz uzyskać, ale tak naprawdę, jeżeli rozkładasz wełnę w tym ostatnim sposobie, to mogą być jakieś problemy albo efekt końcowy może cię nie zadowalać. To znaczy, jeżeli w finalnym efekcie wyrób jest za gruby albo coś się nie sfilcowało, warstwy się nie połączyły ze sobą, to jeżeli powodem jest sposób wyciągania wełny, to jest kwestia tego, że wyciągnęłyśmy tej wełny zbyt grubo. Czyli jeżeli nie chwytam tu na końcu, tylko chwycę dużo dalej, to pasmo wygląda tak. Czyli nie dość, że jest dużo dłuższe niż te tutaj, jest ewidentnie dużo grubsze. I teraz, w rozkładaniu wełny ma znaczenie to, że nakłada się warstwy. O rozkładaniu warstw będzie następny odcinek. W każdym razie, to, żeby się wełna dobrze łączyła ze sobą, dobrze filcowała, ma znaczenie to, jak my te warstwy ułożymy. I im cieniej jest ułożone,
tym się łatwiej połączy ta wełna, łatwiej się sfilcuje. Więc jeżeli układamy, no tutaj to jest kwestia tego, co my chcemy uzyskać, jaki efekt, ale jeżeli ułożymy wełnę w taki sposób, to w zasadzie, o ile nic się nie zadzieje w procesie filcowania, to wszystko nam się powinno ładnie sfilcować. Natomiast przy rozkładaniu tego typu wełny, tego typu pasma, przez to, że ono jest bardzo grube, trudniej się będzie łączyło z tymi następnymi wełnami. Poza tym wełna, jak się filcuje, to się kurczy, czyli robi się coraz mniejsza, ale coraz grubsza. Więc jeżeli ja na samym początku mam już takie pasmo, czyli bardzo grube, na to dodam następne, bo będę rozkładała warstwy, żeby stworzyć jakiś produkt, jakiś wyrób. To wełna się owszem kurczy, ale robi się coraz grubsza. Więc jeżeli ja bym ten, na przykład w taki sposób ułożyła szal, to mi taki bardziej dywan wyjdzie tak naprawdę. Więc ma to ogromne znaczenie, jaka grubość jest tej wełny i jak to rozkładamy. To, na co jeszcze chcę zwrócić uwagę w trakcie rozkładania wełny. Kiedy mamy czesankę, ona jest zczesana w pasmo, równiutkie. I dobrze jest w taki sposób rozkładać tą wełnę i wyciągać te pasma, żeby wykorzystać to, że ona jest taka równiuteńka. Czyli staram się palcami nie popsuć tego, co tutaj jest, bo to mi ułatwi sprawę, jeżeli ja wykorzystam po prostu tą równość tych pasm. Częstym takim błędem, który można popełnić, jest to, że palcami albo dziurawimy sobie to pasmo, albo ręką jakoś tak zaginamy, że nam wychodzą te włókna takie zakręcone, takie roztańczone troszkę. Więc jeżeli na przykład targam palcami to włókno, to wychodzi dziurawe, tak? Czyli to, co ja miałam tutaj już załatwioną sprawę tak naprawdę, tylko przez to, że mam wełnę czesankową i układając takie pasma tworzę idealnie równiutki wyrób, to można palcami narobić sobie szkody tylko przez to, że się źle to powyciągało. Czyli nie dość, że są dziury, to jeszcze ta wełna tak zakręca. I jeżeli ja na całej powierzchni, czy to bym robiła szal, czy obraz, czy torbę, czy cokolwiek, i mam te wełny takie właśnie, że jak to wyciągam, to albo to dziurawię niechcący palcami, albo przy wyciąganiu tą rękę sobie tą wełnę tak zawijam na tej ręce. Nawet trudno mi to pokazać, po prostu często na warsztatach widzę, że taki, że tak powiem, podstawowy błąd, nad którym pracujemy, żeby to wyciągać równomiernie. W każdym razie, jak będziesz wyciągać pasma wełny, zwróć uwagę na to, czy one są idealnie równiutkie, czy też te pasma przez sam sposób wyciągania ich są dziurawe albo takie pozawijane, roztańczone, pokręcone. I spróbuj tak układać palce, tak układać rękę, żeby jak najmniej naruszać to, co mamy dane. Tylko przez to, że to jest właśnie już wyczesana, równiutka i gładziutka wełna. Tyle na dziś. Zapraszam do następnych filmów. Do zobaczenia.